Dzisiaj porozmawiamy sobie o zakresie dynamicznym w systemie mikro 4/3. Istnieje takie przekonanie, że zakres dynamiczny w mikro 4/3 to jest jego taka pięta Achillesowa, oprócz działania na wysokich wartościach ISO. I jak chcesz mieć dobry zakres dynamiczny, to idź sobie do pełnej klatki, przynajmniej jeżeli już nie do średniego formatu, najlepiej Nikon albo Sony. I w tym jest dużo prawdy, bo rzeczywiście pełnoklatkowe Nikony czy Sony są rekordowe, jeżeli chodzi o osiągi w tym obszarze. Natomiast w mikro 4/3 wcale nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, oglądając JPEGi z naszych aparatów. Jest znacznie lepiej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, kto nie miał doświadczenia z tym systemem, i dzisiaj Wam to pokażę. Musimy tu jednak uczynić jedno ważne zastrzeżenie. Dzisiejszy test nie będzie testem naukowym, będzie raczej starał się odzwierciedlać typowe sytuacje z życia fotograficznego każdego przeciętnego fotografa. I właściwie będzie się ograniczać do pokazania Wam kilku przykładów odzyskiwania świateł, bo tutaj mikro 4/3, a w każdym razie RAWy z GH5, z tego co wiem z Olympusów, też radzą sobie naprawdę dobrze, są elastyczne i bardzo dużo można tutaj odzyskiwać, jeżeli chodzi o ewentualnie prześwietlone, jasne obszary. Postaramy się mniej więcej zorientować, o ile można sobie prześwietlić, żeby to się jeszcze dało odzyskać bez straty, ale musimy jednocześnie pamiętać o tym, że dzisiaj produkowane aparaty mikro 4/3 to nie jest najnowsza technologia. GH5, z którego RAWy dzisiaj będziemy oglądać, ukazał się w 2017 roku, a jak wiemy, 4 lata w rozwoju technologii to już potrafi być dużo. Na początku przyszłego roku, a więc 22, powinny się pojawić kolejne generacje aparatów z systemu mikro 4/3 z nowymi matrycami, z nowymi procesorami obrazu, a więc jest duża szansa, że ich osiągi będą jeszcze lepsze. O ile lepsze czy w ogóle lepsze, zobaczymy, ale należy zakładać, że będzie jakiś postęp. Także pamiętajmy, że dzisiaj mamy do czynienia z technologią, która prawdopodobnie już odchodzi, niemniej jednak ma swoje mocne strony i nieraz potrafi pozytywnie zaskoczyć. Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych przykładów, poproszę Was jeszcze o jedną rzecz, mianowicie o wsparcie mojego kanału poprzez włączenie subskrypcji albo przez przejrzenie ofert sprzętu, który używam albo który polecam w serwisie Ceneo, ewentualnie o kupienie mi kawy. Dzięki temu będzie mi łatwiej rozwijać ten kanał, będę miał do tego więcej motywacji i sprawicie mi też dużo przyjemności. Teraz zapraszam już na konkretne przykłady. Pokażę Wam kilka zdjęć, które zrobiłem przy okazji pobytu w Bornym Sulinowie. To jest dawna, tajna baza wojsk radzieckich, która była tajna za czasów istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Była tak tajna, że nie było jej na mapie. Teraz jest to normalne miasto, można tam sobie pojechać i pozwiedzać. Natomiast pokażę Wam zdjęcia, na których wystąpiło zjawisko, z którym się zetknął prawdopodobnie każdy fotograf w swojej karierze fotograficznej, a mianowicie, gdy robimy ekspozycję na fotografowany przedmiot, zdarza się czasem, że jakaś część kadru, na przykład niebo, jest prześwietlona. I tak właśnie zadziało się tutaj. Pierwsze zdjęcie, które widzicie, to RAW otworzony w programie SilkyPix. Jako drugie zdjęcie z serii widzicie JPEG w profilu kolorystycznym standard, czyli to jest to, co ja widziałem przez wizjer w momencie, gdy robiłem zdjęcie. Natomiast jako trzecie zdjęcie z serii widzicie RAWa z włączonym profilem kolorystycznym standard oraz z odzyskanymi obszarami nieba i chmur przy użyciu narzędzi dostępnych w programie SilkyPix. Co to za narzędzia, pokażę Wam później. A więc teraz popatrzcie sobie na te zdjęcia, porównajcie sobie niebo przed i po, a za chwilkę jeszcze porozmawiamy o szczegółach. Jesteśmy już w programie SilkyPix, w którym dokonywałem edycji zdjęć i pokażę Wam,
jakich narzędzi użyłem, żeby tak ładnie odzyskać te prześwietlone obszary z nieba. Przede wszystkim, żeby zachować pewną spójność wizualną, włączyłem sobie ten profil kolorystyczny, który miałem włączony w moim aparacie. SilkyPix oferuje taką możliwość, a więc włączam Photo Style, Camera Color i domyślnie jest włączony standardowy i taki właśnie był. Tak wygląda JPEG, ale my wracamy do naszych narzędzi, do odzyskiwania świateł, do odzyskiwania prześwietlonych obszarów. Korzystałem z kombinacji dwóch narzędzi. Pierwsze to całkowicie naturalny wybór w takiej sytuacji, a więc highlight światła. I widzimy, że już dużo dobrego się porobiło, ale jeżeli chcemy uzyskać naprawdę dobre rezultaty, to warto skorzystać z któregoś z narzędzi z palety HDR. I w tym wypadku najlepsze efekty dał po prostu Color Burn. I zobaczcie, co się zaczyna dziać, gdy zaczynam przesuwać suwak w prawą stronę. Zobaczcie, ile szczegółów nagle daje się odzyskiwać. Gdyby cofnąć highlight całkowicie w lewo, to mamy taki efekt. Niekoniecznie może, jeżeli chodzi o estetykę, to jest to, czego byśmy szukali. Tu by należało znaleźć jakieś takie optymalne rozwiązanie i ogólnie, żeby to zdjęcie było takie naprawdę ładne, to oczywiście należałoby przy nim jeszcze troszeczkę posiedzieć, ale w tym momencie chodzi mi jedynie o pokazanie Wam, jak dużo można odzyskać z prześwietlonego przecież obszaru. Przypomnijmy, tak było przed, a tak jest po. Jest to wielka różnica. Czyż nie? No ale pytanie, jak wielka, prawda? Ile tak naprawdę odzyskaliśmy mniej więcej? No to zróbmy eksperyment. Wyłączmy wszystko, włączmy wszystkie nastawy i będziemy sobie przesuwać suwak ekspozycji w lewo tak długo, aż odzyskamy szczegóły na niebie. O, i wydaje mi się, że w tym momencie już by było nieźle, ile się cofnęliśmy. O prawie 2 stopnie. Ale pójdźmy jeszcze dalej i zobaczmy, co się będzie działo jeszcze w tych takich jasnych obszarach, które tutaj widzimy. Czy jeszcze coś daje się odzyskać i jeszcze coś daje się odzyskać? Jak daleko można pójść z tym odzyskiwaniem? No, cofnijmy się jeszcze raz do poziomu wyjściowego. Wracamy. Cofamy. Odzyskujemy szczegóły wciąż. 2,30, 2,40, 2,50, 2,60, 2,7, czy jest duża różnica pomiędzy 2,5 a 2,7 w odzyskiwaniu szczegółów? Wydaje się, że nie, a więc można by chyba zaryzykować tezę, że odzyskiwanie świateł w RAW-ach z GH5 jest możliwe w zakresie nawet 2,5 stopnia EV. To jest bardzo dużo. Bo jeżeli sobie pomyślimy, że nasz system ma tak naprawdę 2,5 stopnia więcej zakresu dynamicznego niż można by się spodziewać, patrząc po pierwszych zrobionych JPEG-ach w naszym aparacie, to jest świetna wiadomość. I powiem Wam, że tak duża możliwość odzyskiwania świateł z plików RAW to wcale nie jest taka znowu oczywistość, jeżeli chodzi o inne systemy. Bywa, że nawet pełnoklatkowe RAWy, czy też RAWy robione przez niektóre pełnoklatkowe aparaty radzą sobie w tym obszarze znacznie gorzej. Tymczasem tutaj ten margines błędu, powiedzmy, w zakresie prześwietlania świateł jest dość spory i doceni to każdy fotograf, który musiał robić na przykład zdjęcia reportażowe albo ślubne, w sumie ślub to też rodzaj reportażu. Tam nie ma nie wiadomo jak dużo czasu na ustawienie ekspozycji. Często działamy na jakimś trybie półautomatycznym i niekiedy pewne jasne punkty po prostu się prześwietlą, a mieć komfort odzyskiwania tych jasnych punktów czy obszarów o 2,5 stopnia to jest bardzo duży komfort. Bardzo duży. I to jest świetna wiadomość dla wszystkich użytkowników systemu Micro 4 trzecie, bo taki komfort naprawdę nie wszędzie jest. Jak więc widzicie, zakres dynamiczny w Micro 4 trzecie, przynajmniej w GH5, jest całkiem niezły, pod warunkiem jednak, że fotografujemy w RAW-ach. W JPEG-ach już tak dobrze nie jest i w wideo też już tak dobrze nie jest, aczkolwiek jeżeli mamy możliwość filmowania w jakimś logu, w profilu logarytmicznym, to jest znacznie lepiej niż bez tego profilu.
No ale trzeba też powiedzieć, że chociaż mamy dużą możliwość w zakresie odzyskiwania świateł, to w zakresie odzyskiwania cieni już tak dobrze nie jest. To nie jest akurat najmocniejsza strona tego systemu i dlatego polecaną mądrą i dobrą praktyką, o czym już kiedyś mówiłem przy innej okazji, jest tak zwane ETTR, czyli Exposed to the Right, czyli raczej prześwietl troszeczkę niż troszeczkę niedoświetl. Bo jeżeli prawdą jest to, co widzieliśmy przed chwilą w filmie, że można sobie pozwolić nawet na 2,5 stopnia prześwietlenia, to jest naprawdę duży margines błędu. Oczywiście wymaga pewnej praktyki, wymaga pewnego doświadczenia, żeby wiedzieć, na co można sobie pozwolić, w jakich sytuacjach. No ale właśnie zachęcam do sprawdzania i eksperymentowania, bo w pewnych sytuacjach taka wiedza może być bardzo cenna. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Do następnego razu.